Czy będziecie gotowi? Spojrzał na mnie wzrokiem wypełnionym nienawiścią i żądzą mordu. Rewolwer będzie moją ucieczką. Czyżbym naprawdę oszalał? Ale czy historia wysoce nieprawdopodobna? Nie wszyscy oczywiście w to wierzą, ale wszyscy się boją. Zawierająca zdarzenia wykraczające daleko poza to, co zdrowy na umyśle człowiek uważa za normę. Zobaczyli mnie! Mężczyzna drżał. Nie były to już żadne domysły, tylko jawne zagrożenie, którego musieliśmy jakoś uniknąć. Jednak takie sytuacje rzadko kiedy mają miejsce. To jego ojciec! Cholera, to jest niemożliwe! Mając to na uwadze, nie jest już tak łatwo stwierdzić, że takie wydarzenia nie mają miejsca, a nasz świat jest taki, jakim nam się wydaje. Boję się tego, co oni mogą jeszcze ukrywać. Zamiast uciekać w ciemną, zimną noc, chciałoby się tu zostać i zapomnieć o wszystkim. Zrób to. Tego już było za wiele. Ogarnęło mnie poczucie beznadziejności całej tej sytuacji i mięśnie napięły mi się do ucieczki. Nie pamiętam, dokąd pokierował mnie strach. Lecz nie zamierzam się poddać. Wstąpiłem na ścieżkę, z której nie ma już odwrotu. Mając nadzieję, że udaje się tam po raz ostatni. Albo uda mi się uciec, albo umrę próbując. Chłopcze, myślisz, że możesz nas powstrzymać? Nie. Straciłem nadzieję na powrót do domu. Ale ja nie umrę. Czy stałem się potworem? Dla ludzi nie będzie już ratunku. Do zobaczenia.